Punkt drugi. Jezus w Akrabis, Silo i Korei. Mieszkańcy Akrabis, dowiedziawszy się, że Jezus przybywa, przygotowali mu uroczyste przyjęcie. Naokoło miasta nabudowano altan, a w jednej z nich, wielkiej i pięknej, umyto mu nogi i podano posiłek. Akrabis jest Dosyć pięknym miastem oddalonym około dwie godziny drogi od Jordanu. Ma pięć bram a prowadzi przez nie główny trakt z Samarii do Jerycha. Wszyscy podróżujący w Samarii, w te strony Jordanu, muszą przez to miasto przejeżdżać. Dlatego też jest tu dobre utrzymanie. Przed bramą, którą Jezus do miasta przyszedł, znajdowały się gospody dla karawan. Przed każdą z pięciu bram były budki, każda część miasta miała swe kuczki przy swej bramie. Następnego dnia po przybyciu obchodził Jezus miasto i zwiedzał kuczki, tu i ówdzie nauczając. Mieszkańcy akrabis mieli różne zwyczaje. Rano jadali tylko część posiłku, resztę zostawiali ubogim. Pracę w ciągu dnia przerywali śpiewami i modlitwami, a przełożeni nad nimi miewali do pracujących nauki, a obecnie miewał je Jezus. Gdzie tylko Jezus przyszedł i ile razy odchodził, przyjmowali i odprowadzali go chłopcy i dziewczęta, niosąc przed nim wieńce z kwiatów według panującego tu zwyczaju. Podobnie też z wieńcami szli mieszkańcy jednej dzielnicy miasta do drugiej, by wziąć udział w nauce lub uczcie. Kobiety miały w kuczkach różne zatrudnienia: jedne siedząc nad długimi zwojami sukna, wyszywały na nich kwiaty, drugie robiły podeszwy z grubego, ciemnego włosienia kuz i wielbłądów. Roboty swe przymocowywały na pasku. Podobnie jak przy robotach drutowych. Do podeszew przytwierdzały napiętki i kolce, aby tym łatwiej można się wspinać na góry. Mieszkańcy przyjęli Jezusa jak najlepiej. Nauczyciele jednak nie byli tak szczerymi jak w Ainon i Sukkot. Byli wprawdzie grzeczni, ale jakoby nie mieli zaufania. Z akrabis Udał się Jezus do Silo, leżącego w stronie południowo-zachodniej. Miejscowość ta oddalona jest w prostej linii od Akrabis, tylko jedną godzinę drogi. Ponieważ jednak droga prowadzi najprzód przez dolinę, a potem znów w górę, dlatego na przebycie jej potrzeba dwóch godzin czasu. Mieszkańcy Silo, wiedząc o jego przybyciu, oczekiwali nań również przed bramami w kuczkach. Już z dala widzieli przybliżającego się Jezusa z jego otoczeniem. Ponieważ jednak nie wszedł do miasta przez bramę od strony Akrabis, lecz udał się w stronę północno-zachodnią ku bramie leżącej na drodze od Samarii, posłali tam posłańców z uwiadomieniem. Ci przyjęli go w kuczkach, a umywszy mu nogi podali posiłek. Jezus udał się zaraz na wzgórze w mieście, gdzie niegdyś stała Arka Przymierza, i tam nauczał, siedząc na pięknej, kamiennej mównicy. Również i tu na górze były kuczki i schronienia, gdzie wspólnie gotowano potrawy dla wszystkich kuczek. Gotowaniem zajmowali się tu mężczyźni. Nie wyglądali oni na prawdziwych Żydów, lecz więcej na niewolników. Następnego dnia, Przypadła w ciągu świątkuczek szczególna uroczystość. Nie wiem jednak, czy to był powszechny, czy tylko miejscowy zwyczaj. Z mównicy bowiem mógł nauczyciel mieć mowę gromiącą, której nikt nie śmiał się sprzeciwić. Jezus też głównie dla wygłoszenia tej mowy przybył do Silo. Wszyscy Żydzi. Mężczyźni, kobiety, młodzieńcy, dziewice, dzieci ze wszystkich kuczek szły w procesji na wzgórze, niosąc pomiędzy każdą klasą i oddziałem więcej z liści. Nad mównicą rozpięte były płótna i gałęzie zieleni, a wokoło znajdował się taras. Jezus uczył aż do południa. Szczególnie mówił o miłosierdziu Boga dla wybranego ludu, o jego upadku i sprośnych grzechach, o karach i wyrokach na Jeruzalem, o zburzeniu świątyni, o obecnym, ostatnim czasie łaski, jakiej im Bóg użycza. A jeśli i teraz łaski nie przyjmą, jako naród nie będą jej mieli aż do dnia sądu ostatecznego. Wreszcie, że na Jerozolimę. Przyjdzie o wiele groźniejsze zburzenie, aniżeli były poprzednie. Była to mowa wzruszająca. Wszyscy słuchali jej w milczeniu i bojaźni, a to tym bardziej, iż Jezus wcale wyraźnie dawał do zrozumienia, że On jest Tym, który przynosi zbawienie. Wszystkie bowiem proroctwa odnosił do obecnego czasu. Faryzeusze tutejsi. Niewielkiej wartości, którzy na pozór przyjęli Jezusa podobnie jak w akrabis z oznakami czci, w milczeniu słuchali nauki, pełni podziwu i rozgoryczenia. Lud jednak cieszył się i uwielbiał Jezusa. W swej nauce wspominał Jezus o przekręcaniu i błędnym wyjaśnianiu pisma świętego i dodatkach uczonych w piśmie. Wieczorem Odbyła się publiczna uczta w kuczkach na wzgórzu. Jezus zaś zeszedł na dół do ludu zebranego u stóp wzgórza, pocieszając go i nauczając. Gdzie tylko nie było postrzegających faryzeuszów, przychodziło do niego wiele ludzi, padali przed nim na kolana, oddawali mu cześć, uskarżali się na swą nędzę i wyznawali grzechy. Jezus pocieszał ich. I dawał rady. Wzruszający widok przedstawiało w nocy owo mnóstwo oświetlonych kuczek. Nie było widać świateł, były bowiem z powodu przeciągu pozasłaniane, lecz jasna łuna obejmowała zieleń, owoce i ludzi, tworząc przecudny widok. Z góry miasta Silo sięgał wzrok na dalekie miejscowości, a wszędzie migotały światła kuczek. I rozlegały się śpiewy z dala i z bliska. Jezus nie leczył tu. Faryzeusze bowiem nie dopuszczali do Niego chorych, i w ogóle lud był tu lękliwy. Tak w akrabis, jak i w silo, zniechęcali faryzeusze lud mówiąc, cóż on tu znowu przynosi nowego, cóż tu znowu zamyśla? Z Silo szedł Jezus półtorej godziny. W stronę południowo-wschodnią na dół do miejscowości Korea, którą widać z góry Silo. Korea nie była otoczona murem ani wałem. Faryzeusze tego miasteczka, widząc przybliżającego się Jezusa, wyszli naprzeciw niemu i przyprowadzili ze sobą ślepego od urodzenia mężczyznę, chcąc przez niego wystawić Jezusa na próbę. Ten ślepy Miał na sukniach zarzuconą przez barki szeroką płachtę lub lniane prześcieradło, którym zarazem miał i głowę nakrytą. Był to piękny i wysoki mężczyzna. Gdy się Jezus zbliżał, zwrócił się ślepy do niego i padł na kolana. W obecnych wywołała ta scena zdziwienie. Jezus podniósł go i zaczął wypytywać o religię. Dziesięć przykazań o prawa i proroctwa. Niewidomy odpowiadał nadspodziewanie dobrze. Owszem, wyglądało to nawet na rodzaj proroctwa. Mówił o prześladowaniach czekających Jezusa, ostrzegając go, aby się nie udawał do Jerozolimy, bo go tam chcą zabić. Wszystkich obecnych przejął strach. Bardzo wielu skupiło się około niewidomego. Następnie pytał się go Jezus, czy pragnie widzieć kuczki Izraela, góry Jordan, rodziców i krewnych, świątynię, Jerozolimę i jego samego, to jest Jezusa, który przy nim stoi? Niewidomy jednakowoż odpowiedział, że go widzi, opisał jego postawę i ubranie i mówił, że go widział, gdy się zbliżał do miasta. Tak, mówił. Pragnę widzieć to wszystko i wiem, że możesz otworzyć my oczy, jeśli tylko chcesz. Po tych słowach położył Jezus rękę na czoło ślepego. Pomodlił się, uczynił na zamkniętych powiekach wielkim palcem znak krzyża, otworzył je i podniósł wielkim palcem w górę. W tej chwili Zrzucił z siebie ślepy zarzucone na barki i głowę prześcieradło, zdumiony i z radością rozglądnął się około i wołając, wielkie są dzieła wszechmocnego, padł na kolana przed Jezusem, który go pobłogosławił. Faryzeusze milczeli. Krewni wzięli go między siebie. Wielu z ludu zaśpiewało psalmy, a ślepy mówił i ciągle wyśpiewywał proroczo o Jezusie. I o spełnieniu obietnic. Jezus tymczasem udał się do miasta, lecząc wielu chorych i ślepych, którzy mieszkali między domami i wałami miasta. Przed miastem umyto mu w kuczkach nogi i podano przekąskę. Ślepy, uniesiony natchnieniem proroczym, głosił także całą drogę, którą Jezus przebył, mówił o Jordanie o Duchu Świętym, który nań wstąpił i o głosie, który dał się słyszeć z nieba. Wieczorem udał się Jezus na szabat do synagogi, gdzie uczył o potomstwie Noego, o budowaniu Arki, powołaniu Abrahama, a z proroctw Izajasza objaśniał miejsca, w których jest mowa o przymierzu Boga z Noe i o tęczy Izajasz 54 i 55. Przy tym widziałam wszystko, co nauczał, bardzo wyraźnie. Widziałam życie i rody patriarchów i oddzielające się od nich boczne pokolenia, z których wyszło pogaństwo. Widząc to, wydaje mi się wszystko bardzo wyraźne i zrozumiałe. Wracając jednak od widzenia do zwyczajnego życia, uczuwam smutek z powodu tych zboczeń i nie mogę ich pojąć. Jezus mówił też o fałszywym rozumieniu Pisma Świętego i o złej rachubie czasu. On zaś liczył zupełnie pojedynczo, wykazując tym, że w piśmie jest wszystko dobrze podane. Nie mogę teraz pojąć, jak to się stało, że to wszystko tak pogmatwano i zapomniano. Jedna część miasta Korei. Leży na tarasie górskim, druga zaś połączona z pierwszą wielkim szeregiem domów w górskim, więcej na wschód, leżącym w wąwozie. Ze Silo przybyli razem z nim faryzeusze i wiele chorych. Chociaż Korea leży więcej w północnej stronie niż Akrabis, mimo to jest bliżej Jordanu. Ten bowiem zwraca się w biegu swoim bardziej w tę stronę. Miasto to niewielkie, a ludzie ubodzy. Trudnią się wyplataniem koszy, uli, również wyrabiają cienkie i grube materace ze słomy. Używają do tego słomy lub sitowia, które przedtem bielą. Z rogóżek słomianych robią ściany służące do odgradzania sypialni. Oprócz Korei leży w tej części jeszcze dużo miejscowości. Góry są tu strome i skaliste. Na przeciwnej stronie, akrabis i Jordanu, jest okolica, przez którą Jezus przechodził podczas zeszłorocznego święta Kuczek do Dibon. Rano nauczał Jezus w synagodze, podczas gdy Żydzi odbywali drogę Szabatu. Uzdrawiał wielu chorych, których przyniesiono do wielkiego przysionka znajdującego się przy synagodze. Po Szabacie. Miał Jezus przy uczcie w kuczkach z faryzeuszami dysputę. Rozprawiali o proroctwach wypowiedzianych przez ślepego narodzonego. Twierdzili, że on już przedtem wiele mówił, a to się nie wypełniło. Jezus odpowiedział na to, że on niewidomy wtedy jeszcze nie miał ducha świętego. W dalszym ciągu zeszła mowa na Ezechiela, i jego proroctwo o Jerozolimie, które się nie spełniło. Jezus odpowiedział, że Duch Święty zstąpił na Ezechiela dopiero w Babilonii, przy rzece Chobar. Przedtem więc niejedno mógł pominąć. W końcu zmusił Jezus faryzeuszów do milczenia. Uzdrowiony ślepy obchodził po odzyskaniu wzroku miasto, Wychwalał Boga, śpiewał psalmy i prorokował. Jeszcze w dniu wczorajszym, zaraz po uzdrowieniu, udał się do synagogi, a przypasawszy szeroki pas, uczynił ślub jako Nazirejczyk. Jeden z kapłanów udzielił mu błogosławieństwa. Sądzę, że człowiek ten przystanie do uczniów Jezusa. Jezus był również u rodziców uzdrowionego który go o to prosił i do domu zaprowadził. Należą oni do tych Eseńczyków, którzy żyją w małżeństwie, są w dalszym pokrewieństwie z Zachariaszem i biorą udział w zgromadzeniach Eseńczyków odbywających się w Maswa. Mają jeszcze kilku synów i córek. Uzdrowiony jest z nich najmłodszy. Mieszkają w oddzielnej części miasta. W sąsiedztwie kilku spokrewnionych rodzin, które na pochyłości góry mają swe oddzielne, piękne pola. Uprawiają na nich tylko pszenicę i jęczmień. Z plonów zatrzymują dla siebie jedną trzecią część. Drugą część rozdzielają ubogim, trzecią zaś dają gminie w maswa. Eseńczycy wyszli naprzeciw Jezusa i przyjęli Go uprzejmie przed swymi mieszkaniami. Ojciec uzdrowionego oddał swego syna Jezusowi, prosząc, by go przyjął jako najmniejszego sługę i posłańca uczniów, a żeby przed nim chodził i przygotowywał gospody. Jezus przyjął go i wysłał zaraz ze Sylą i drugim uczniem z Hebron do Betanii. Myślę, że przez to chce sprawić przyjemność Łazarzowi który znał uzdrowionego jako ślepego od urodzenia. Ojciec młodzieńca nazywał się Syrus, Sirius lub Cyrus, podobnie jak król, za którego panowania byli Żydzi w niewoli. Syn nazywał się Manachem. Zwykł był nosić pas pod suknią, a gdy uzyskał wzrok, przepasał się po sukni. I co do tego uczynił nawet na pewien czas ślub. Nadto miał dar prorokowania, a będąc jeszcze ślepym, znajdował się zawsze na kazaniach Jana i nawet przyjął chrzest jego. Także w Korei gromadził koło siebie młodzież, którą pouczał, prorokując często z uniesieniem o Jezusie. Rodzice lubili go bardzo z powodu jego pobożności i gorliwości. I zawsze go czysto ubierali. Skoro go Jezus uleczył, rzekł do niego: Daję Ci podwójne światło. Światło ciała i światło duszy. Faryzeusze w Korei szydzili z niego z powodu proroctw, które uważali za marzenia, i mówili, że jest próżny ze swoich pięknych szat. W mniemaniu, że Jezus nie będzie mógł Go uzdrowić, sami Go do Niego przyprowadzili, nigdy bowiem źrenicy w oczach Jego nie widziano. Teraz zaś, gdy mu Jezus wzrok przywrócił, mówiło o wielu złych ludzi. On wcale nie był ślepym, jest esenczykiem i zapewne uczynił ślub udawania ślepego. Faryzeusze, którzy rozmawiali z Jezusem, o Ezechielu. Gardzili tym prorokiem mówiąc, że był sługą Jeremiasza i że miewał w szkole proroków opaczne i niejasne widziadła senne. Wszystkie jego proroctwa bowiem nie spełniły się. Manachem prorokował także o Melchizedeku, Malachiaszu i Jezusie bardzo dokładnie. Punkt trzeci. Jezus w ofra, salem i aruma. O godzinę drogi od Korei leży w południowo-zachodniej stronie, ukryta prawie w kotlinie, miejscowość ofra. Od Silo również oddalona o jedną godzinę drogi, lecz na południe wychodząc z Korei, idzie się najprzód w górę, potem zaś na dół, aż do ofra. Najwyżej półtorej godziny drogi od Korei oddalona, leży na zachodniej stronie, przy końcu pustyni, ciągnącej się od Korei aż do Beteron, górzysta, twierdza Aleksandria. Stąd rozciąga się widok na północny zachód aż do wymienionej pustyni i góry w Beniamin. Po polach otaczających ową pustynię Maria często chodziła. Wielu tu mieszka pasterzy, a miasto Betel leży tuż przy pustyni. Przez Ofra prowadzą trzy drogi, a od strony Hebron przejeżdża tędy wiele karawan. Całe miasto składa się z gospód i sklepów. Mieszkańcy odznaczają się dzikością i chciwością pieniędzy. Uczniowie Jezusa przed rokiem byli w tym mieście i od tego czasu poprawili się nieco mieszkańcy. Gdy Jezus tu przybył, zajęci byli mężczyźni na górach w winnicach winobraniem. Wieczorem zaś miała się rozpocząć uroczystość. W kuczkach nie widziałam już nikogo, natomiast widziałam dzieci, młodzieńców i dziewczęta z chorągiewkami w rękach przeciągające w procesji i po kuczkach. Również kapłani mieli swoje zajęcie. Skuczek bowiem odnosili do synagogi księgi modlitw i inne świętości, kładąc na każdym krześle jeden zwój. Kobiety widziałam w odświętnych strojach w domu, modlące się ze zwojów. Mężczyźni, widząc Jezusa, udali się do Niego i przyprowadzili Go do miasta. Po umyciu nóg i posileniu się, Zwiedził Jezus kilka domów, gdzie uzdrawiał chorych i nauczał. Wieczorem obnoszono po szkole księgę prawa, z której każdy czytał. Potem odbyła się uczta w domu gościnnym. Na stołach zastawione były pieczone jagnięta. Również spożywano potrawę z jabłek Esrog, jakich używano podczas święta kuczek. Jabłka były czymś przyprawiane. Każde było na pięć części podzielone i związane na powrót w całość czerwoną nitką. Pięciu biesiadników dzieliło się jednym jabłkiem. Potrawy te przyrządzali słudzy szabatowi, którzy nie będąc Żydami byli w roli niewolników. Ludzie tutejsi, nieokrzesani jeszcze, zajmowali się nałogowo lichwą i skutkiem tego stawiano ich prawie na równi z celnikami. Teraz poprawili się trochę, ale nie całkiem. Jezus więc, chodząc od domu do domu, starał się przez napomnienia wykorzenić z nich tę podłą rządzę zysku i chciwość, a zarazem zapraszał na naukę w synagodze. Przy tej sposobności składał wszystkim pewnego rodzaju życzenia z okazji zakończenia świąt. Po południu rozebrano kuczki, Gałęzie z nich zanieśli chłopcy w procesji przed synagogę, ułożyli w stos i podpalili. Ze sposobu wznoszenia się płomienia wnosili zebrani Żydzi różne wróżby pomyślne lub niepomyślne. Potem nauczał Jezus w synagodze o pierwotnej szczęśliwości Adama, o jego upadku i obietnice odkupienia i czytał kilka rozdziałów z księgi Jozłego. I znów mówił o niewłaściwym troszczeniu się o rzeczy doczesne, o liliach, które nie przędą, o krukach, które nie sieją, a przecież żyją bez troski i tym podobne. Jako przykład stawiał im pobożnych mężów, Daniela i Hioba, którzy oddani tak licznym zajęciom, Umieli się jednak ustrzec zbytniego przywiązania do rzeczy doczesnych. Całe utrzymanie Jezusa w tym miejscu nie było bezpłatne. Płacili za nie uczniowie ze wspólnych funduszów. Jezus bawił z uczniami jeszcze w gospodzie, gdy przybył do Niego posłaniec od jakiegoś znakomitego męża z Cypru, który słyszał wiele o Janie i Jezusie, i chciał się o nich dowiedzieć coś bliższego i pewniejszego. Jeden z przodków tego męża był dawniej królem Cypru i przyjął podczas prześladowania Żydów wielu z nich w swą opiekę. Czyn ten miłosierny przyniósł mu owoc w obecnie żyjącym jego potomku, który dostąpił tej łaski, że dano mu było uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Posłaniec był przedtem w Macherus, u Jana, dokąd na własne żądanie zaprowadził go jeden ze sług królika, Serobabela, a stamtąd po dziesięciu godzinach drogi przybył do Ofry. Chociaż poganin, był on bardzo miły człowiek, a przy tym pokorny. Jezus rozmawiał z nim dość długo i polecił uczniom, w obecności posłańca, wszystko spisać. Co chciał się dowiedzieć. Potem odjechał posłaniec szybko z ofry, by trafić na czas na okręt odchodzący do Cypru. O ile zrozumiałam zesłane mi widzenie, zdaje mi się, że Jezus ma zamiar po najbliższych świętach Wielkanocnych zboczyć z Palestyny do Tyru i Sydonu, a stąd przeprawić się na Cypr i tam nauczać. Z ofry poszedł Jezus do Salem, doliną między Aleksandrium a Leboną. Przeszedłszy las Charet, dostał się na Dolinę Salemu. Przed Salem rozciągały się ogrody i piękne aleje. Miasto samo leży w bardzo miłym położeniu. Nie bardzo jest wielkie, ale regularniejsze i schludniejsze niż wiele innych w okolicy. Miasto zbudowane jest w kształcie gwiazdy około studni, w środku położonej, a wszystkie ulice zbiegają się ku studni. Wzdłuż ulic są szpalery, lecz wszystko nieco już potupadło. Studnię tę czczą jako świętość. Raz, bowiem, podobnie jak w studni koło Jerycha, zepsuła się w niej woda. Lecz Elizeusz, podobnie jak tam, uczynił ją znowu dobrą do picia. Wrzuciwszy w nią nieco soli i wody, w której spoczywała była świętość. Nad studnią zbudowany jest piękny domek. W środku miasta, tuż przy studni, stoi wysoki, pusty zamek o wielkich oknach bez szyb. Przy zamku wznosi się wysoka, gruba, okrągła wieża o płaskim dachu otoczonym galerią. Na wieży powiewa chorągiew. Mniej więcej w dwóch trzecich wysokości wieży wiszą ze wszystkich czterech stron na wystających belkach wielkie kule błyszczące w promieniach słońca. Wywieszone w kierunku różnych miast okolicznych są jeszcze pamiątką z czasów Dawida. Dawid bawił tu pewnego razu z Michol, gdy potem musiał stąd uciekać w ziemię Gilead. Jonatan! Wedle umowy wywieszał te kule, raz tak, to znów inaczej, a Dawid, widząc je z daleka, otrzymywał w ten sposób różne wskazówki co do tego, gdzie się obraca prześladujący go Saul. Jezusa przyjął to tu bardzo życzliwie. Ludzie, których napotkał w polu przy żniwach, odprowadzili go aż do miasta. A stąd wyszli znów inni naprzeciw niego. Zaprowadzono Jezusa i uczniów do jednego domu, umyto im nogi i dano na zmianę inne sandały i suknie, dopóki ich własnych nie oczyszczono i nie ułożono. Nieraz darowano podróżnym takie suknie. Jezus jednak nie brał ich nigdy, bo miał przeważnie przy sobie drugą, czystą suknię którą niósł jeden z uczniów. Stąd poprowadzono Jezusa ku pięknej studni, gdzie podano przekąskę. Koło studni zebrało się już mnóstwo różnych chorych, inni zajęli pod wzdłuż ulic. Jezus rozpoczął zaraz uzdrawianie, chodząc spokojnie od jednego do drugiego. Trwało to prawie od czwartej godziny. Po czym Jezus spożył obiad w gospodzie i poszedł nauczać do synagogi. W czasie nauki zeszła mowa na Melchizedeka i na Malachiasza, który niegdyś tu bawiąc, wypowiadał swe proroctwa o ofierze według porządku Melchizedeka. Jezus rzekł więc słuchaczom, że właśnie czas tej ofiary się zbliża i że ci prorocy, Mieniliby się szczęśliwymi, gdyby jak oni teraz mogli widzieć i słyszeć te rzeczy. Mieszkańcy tutejsi byli średnio zamożni, ani bogaci, ani ubodzy. Odznaczali się życzliwością i miłością wzajemną względem siebie. I nauczyciele zakonni dobrze byli usposobieni. Za to faryzeusze z pobliskich miejscowości przybywali tu często. I trapili tak gminę jak nauczycieli wygórowanymi wymogami. Miasto miało pewne przywileje. Cały okręg, wraz z bliżej położonymi miejscowościami, podlegał jego zwierzchności. Jezus chętnie bawił tu i utwierdzał ludzi w ich dobrych zasadach. O godzinę drogi od Salem na południowy zachód. Wpadała do Jordanu mała rzeczka, akrabis. W widłach utworzonych przez wpływ obu rzek było miejsce zabaw i wycieczek. Były tu łaźnie, wedle potrzeby zimne lub gorące. Opodal były trzy rybne stawy, do których woda dopływała z rzeczki. Tutaj to poszedł Jezus na nazajutrz rano w licznym towarzystwie mieszkańców. Po drugiej stronie Jordanu przechadzało się także wiele osób. Dalej widać było Aynon w uroczym położeniu. Około południa powrócono do Salem. W mieście zebrało się tymczasem wielu faryzeuszów z Arumy, miasta położonego na górze, na zachód, o dwie godziny drogi, i z Fasael, miasta nowszego, ukrytego w odosobnionym zakątku, o godzinę drogi na północny wschód, gdzie mieszkał pobożny Jair, którego córkę niedawno Jezus wskrzesił. Między tymi faryzeuszami był także brat trędowatego Szymona z Betanii, jeden z najznamienitszych faryzeuszów w Arumie. Stawili się także i saduceusze i nauczyciele z innych miejscowości. Wszyscy byli tu jako goście, był bowiem zwyczaj. Że w dnie po świętach kuczek zapraszali się nauczyciele do siebie wzajemnie. Uczta odbyła się w publicznym domu godowym, a wziął w niej udział Jezus i wszyscy nauczyciele. Faryzeusze obawiali się, że Jezus będzie w szabat nauczał w salem, co im nie było na rękę, gdyż i tak mieszkańcy nie bardzo im sprzyjali. Brat Szymona zaprosił więc Jezusa na szabat do arumy. A Jezus przyjął zaproszenie. Fasael jest to nowa miejscowość zbudowana przez Heroda i on też zawsze zatrzymywał się tu, ilekroć bawił w tej okolicy. Wkoło miasta rosną palmy, a w pobliżu wytryska źródło rzeczki wpadającej do Jordanu, prawie naprzeciw Sukkot. Mieszkańcy są podobno osiedleńcami. W Arumie nie przywitali Jezusa faryzeusze przed bramą miejską. Jezus wszedł więc do miasta z siedmiu uczniami w sukniach podpasanych. Tu dopiero przyjęło go kilku życzliwych obywateli. Jak zwykle, według starego zwyczaju krajowego, witano podróżnych, którzy podpasani weszli do miasta. Jeśli zaś ktoś wszedł niepodkasany, oznaczało to, że przed bramą już doznał gościnnego przyjęcia. Obywatele ci zaprowadzili Jezusa do domu, oczyścili mu suknie i podali przekąskę. Potem poszedł Jezus do mieszkania kapłanów koło synagogi, gdzie właśnie był brat Szymona, a z nim inni faryzeusze i saduceusze przybyli tu z Tebes i innych miejscowości. Stąd zabrawszy księgi zakonne, poszli wszyscy do cysterny kąpielowej za miastem i tu omawiali te miejsca pisma świętego, które miały być przedmiotem lekcji szabatowej. Było to więc jakby przygotowaniem się do kazania. Faryzeusze obchodzili się z Jezusem uprzejmie i sami prosili go, by nauczał dziś wieczór, lecz by wystrzegał się podburzania ludu. Jezus odrzekł im na to ostro, prosto w oczy, że będzie nauczał tylko tego, co jest w piśmie, a więc prawdy. Po czym zaczął coś mówić o wilkach w owczej skórze. W synagodze nauczał Jezus o powołaniu Abrahama, podróży do Egiptu, o języku hebrajskim, o Noem, Heberze, Falegu i Hiobie. Czytano pierwszą księgę Mojżesza, rozdział 12, i z Izajasza. Jezus wytłumaczył słuchaczom, że już w osobie Hebera wybrał Bóg Izraelitów, dawszy mu nowy język hebrajski, nie mający nic wspólnego z ówczesnymi językami, by przez to oddzielić ród jego od innych. Przedtem mówił Heber podobnie jak Adam, Set i Noe, swym dawnym językiem ojczystym. Ten jednak przy budowie wieży Babel rozpadł się na wiele na rzeczy i pomieszał z innymi, więc Bóg, by całkiem oddzielić Hebera, dał mu osobny, święty, starohebrajski język. Bez tego nigdy by Żydzi nie byli utrzymali się w takiej czystości i odosobnieniu od zepsutych pogan. Jezus obrał sobie mieszkanie w domu brata trędowatego Szymona. Szymon betański pochodził także stąd. Ten ostatni, przy niewielkiej swej wiedzy, chciał koniecznie uchodzić za coś znacznego, brat zaś jego biegłym był w swym zawodzie. Chociaż nie przyjął Jezusa wprost ze czcią, pochodzącą z głębokiej wiary, jednak był dla niego bardzo gościnnym. Dom urządzony był nader przyzwoicie i porządnie, a sprzęty i chusty do mycia były w doborowym gatunku. Na modlitwę przeznaczone było osobne miejsce. Sam pan domu oddawał mu stosowne usługi, żona jego i dzieci rzadko się pokazywały. Jair sfazael, którego córkę Jezus wskrzesił, przybył tu także na szabat. I przy sposobności rozmawiał z Jezusem. Poza tym trzymał się uczniów i chodził wszędzie z nimi. Córki jego nie ma obecnie w domu, bo wysłał ją do Abelmeholi, do szkoły dziewcząt. Podobnie jak i mężczyźni się odwiedzali, zbierały się tam w tych dniach wspólnie młode dziewczęta. Abel Abelmehola leży przeszło sześć godzin drogi od Fasael. Przed Arumą od strony zachodniej wznosi się wielki, starożytny budynek, zamieszkały przez starców i wdowy. Nie należą oni do sekty Esseńczyków, lecz noszą długie, białe suknie i żyją podług ściśle oznaczonego regulaminu. Jezus i tam miał naukę. Ilekroć Jezus znajduje się na jakiejś uczcie, to zwykle naucza. Chodząc od stołu do stołu, w Arumie obchodzono właśnie pamiątkę poświęcenia świątyni Salomonowej. Właściwe święto już minęło. Przypadało, o ile mi się zdaje, na ostatni dzień kuczek. Dzisiaj był tylko dzień poświąteczny. Cała synagoga oświecona była rzęsiście. Prócz tego wznosiła się na środku piramida świateł. Jezus mówił o poświęceniu świątyni, i jak to w ten czas Bóg, objawiwszy się Salomonowi, rzekł doń: Zachowam Izraela i świątynię, jeśli mi wierny pozostanie i będę mieszkał w świątyni w pośrodku was, lecz zburzę ją, jeśli naród odpadnie ode mnie. Słowa te odniósł Jezus do obecnego czasu. W którym już do tego doszło, że jeśli się nie nawrócą, świątynia ulegnie zniszczeniu. Dobitnie zaznaczał to Jezus. Faryzeusze zaczęli na to dyskutować z nim, mówiąc, że słów tych bożych nie należy brać w realnym znaczeniu, lecz jako poezję, a raczej fantazję Salomona. Dysputa stała się bardzo ożywioną, a Jezus gorliwie bronił swego miał on w sobie coś takiego, że wkrótce spokornieli i prawie nie śmieli na niego spojrzeć. Jezus popierał swe słowa zdaniami wyjętymi z dzisiejszej lekcji szabatowej, a wreszcie rzekł Przekręcacie i zmieniacie do niepoznania odwieczne prawdy, historię i rachubę czasu starych pogańskich narodów, jak na przykład Egipcjan. I jakże śmiecie tym poganom co zarzucać, kiedy sami doszliście już do tak nędznego stanu, że to, co przekazano wam jako taką bliską świętość, to jest słowa Wszechmocnego, utwierdzające związek Jego z Waszym świętym Kościołem, bierzecie za bajkę, za poezję i odrzucacie dla swej wygody, dla dogodzenia temu, co Wam schlebia. Zapewniam Was. I powtarzam, że prawdziwą była obietnica dana Salomonowi przez Boga. Zbliża się już spełnienie groźby Jahwe, właśnie przez wasze grzeszne przekręcanie i fałszywe tłumaczenie jej, bo gdzie zaczyna się chwiać wiara w najświętsze przyrzeczenia Boga, tam bliskie są upadku posady Jego świątyni. Tak, świątynia zburzona będzie i zniszczona. Bo nie wierzycie w obietnice, nie uznajecie co święte i nie trzymacie nic święcie. Wy sami pracować będziecie nad jej zniszczeniem i nie pozostanie kamień na kamieniu. Wszystko ulegnie zagładzie, a to za wasze grzechy. W ten sposób mówił Jezus dalej, tak, iż się zdawało, że on sam siebie rozumie przez tę świątynię. Jak to wyraźnie powiedział przed swą męką: W trzech dniach zbuduję ją na powrót. Nie mówił wprawdzie teraz tak wyraźnie, ale przecież ze słów jego wiało coś cudownego, tajemniczego, tak, że Faryzeusze z drżeniem, a zarazem z rozjuszeniem, go słuchali. Niechęć ich zaczęła się objawiać głośnym, Szemraniem. Jezus jednak nauczał dalej, a tak pięknie, że nie mogli mu się oprzeć, choć wbrew swej woli, czuli się wewnętrznie przekonani jego słowami. Na odchodnym pożegnali go podaniem ręki. Niby to uniewinniali się, chcąc na pozór pojednać się. Jezus przemówił jeszcze parę słów poważnie i łagodnie, po czym odszedł do domu. A synagogę zaraz zamknięto. W tym czasie miałam widzenie, jak Salomon stojąc na kolumnie koło ołtarza ofiarnego przed świątynią, przemawiał do ludu i głośno się modlił. Kolumna była tak wysoka, że każdy mógł go widzieć. Na górę wchodziło się z zewnątrz po krętych schodach. Na płaskim szczycie stało krzesło. Kolumna była ruchoma i w razie potrzeby można było ją usunąć. Później widziałam Salomona na zamku Syjon, jeszcze zanim się sprowadził do swego nowego pałacu. Było to w tym samym miejscu, gdzie przedtem Bóg rozmawiał z Dawidem, zwłaszcza gdy Natan był przy nim. Przy zamku był taras pod namiotem, gdzie Salomon sypiał. Tu modlił się on teraz. Wtem otoczył go blask nieopisany i dał się słyszeć głos wychodzący ze środka. Salomon był to piękny mężczyzna wzrostu nadobnego, o członkach pełnych, zaokrąglonych, niewyschniętych, jak to widać u przeważnej części tutejszych ludzi. Włosy miał gładkie, brunatne, takąż krótką brodę. Przenikliwe oczy, oblicze pełne, okrągłe. Kości policzkowe nieco wystające, szerokie. W tym czasie nie utrzymywał jeszcze tyle żon poganek i nie był im tak oddany. Jezus nie uzdrawiał w arumie publicznie, by nie wywołać popłochu. Zresztą ludzie sami z obawy przed Faryzeuszami nie zgłaszali się za dnia. Za to spędził Jezus dwie noce na uzdrawianiu. Był to wzruszający widok, gdy nocą przy świetle księżyca szedł Jezus w towarzystwie kilku uczniów przez ulicę, pukał do niskich drzwiczek, które czekający nań ludzie z pokorą otwierali, jak wchodził na podwórze i uzdrawiał zebranych tam chorych. Byli to pobożni ludzie, wierzący w niego, którzy za pośrednictwem uczniów wzywali jego pomocy. Wszystko to mogło się odbyć bez zwrócenia uwagi, gdyż ulice miasta były o tym czasie zupełnie puste, a okna domów wychodziły wszędzie od tyłu na podwórza i ogródki. Od ulicy zaś wznosił się tylko nagi mur, a w nim małe drzwiczki. Zresztą wszędzie już Jezusa oczekiwano. Przypominam sobie, że w jednym miejscu wyniosły dwie dziewczynki na podwórze niewiastę całkiem owiniętą, cierpiącą na krwotok. W tych nocnych wędrówkach nie zatrzymywał się Jezus długo przy chorych. Zwykle, by wzbudzić w nich wiarę, stawiał im pytania, czy wierzą, że Bóg może ich uzdrowić i że do tego dał jednemu władzę na ziemi. Już teraz nie potrafię tego dobrze powtórzyć. Owej niewieście na przykład, cierpiącej na krwotok, kazał po tym zapytaniu ucałować pas, którym był opasany, i wyrzekł kilka słów, tak mniej więcej brzmiących: Uzdrawiam cię przez tajemnicę. Lecz zdaje mi się, iż to także znaczyło, Uzdrawiam cię w intencji, w której nosi się ten pas, od początku do końca. Innym chorym wkładał końce pasa na głowę. Pas ten była to długa, szeroka taśma, jakoby ręcznik. Noszono go, złożony raz szeroko, raz wąsko, końce opatrzone frędzlami, zwieszały się to krócej, to dłużej. Część doliny, około Arumy się rozciągającej, która po wschodniej stronie Arumy zwraca się od wschodu na zachód ku Sychar, a potem wprost na północ sięga aż poza górę, położoną na północny wschód od Sychem, jest lesista. Część lasu zaś, położona na wschód od tej góry leżącej w środku równiny Sychar, nazywała się Gajem Mamre. Tutaj rozbił Abraham po raz pierwszy swe namioty. Tu objawił się mu Bóg i dał mu obietnicę licznego potomstwa. Stało tu wielkie drzewo, nie tak chropowate jak dąb, wydające w jednym czasie kwiaty i owoce. Z owoców tych robiono gałki do kijów pielgrzymich. Przy tym to drzewie objawił się Pan Bóg. Z Sychar. Prowadzi tędy droga lewym bokiem lasu i biegnie dalej w koło Garizim. Od strony północnej lasu leżało w dolinie miasto, zbudowane na pamiątkę pobytu Abrahama, po którym jeszcze dzisiaj muszą być ślady. Jest to Tenat Silo, położone na północ od Arumy o trzy godziny drogi, zaś o dwie godziny. Na północny zachód od Fazael.